Cześć, dzień dobry, witam Was w projekcie Zero. To chyba pierwszy update, wydaje mi się, w tym roku, który Wam nagrywam z tego projektu. Ale przyszedł ten moment, że kilka rzeczy się pojawiło i stwierdziłam, że warto o tym powiedzieć, dlatego że jest to dobry wstęp do tego, co będzie dalej. Także zacznę chyba właśnie od tego, co tutaj mam. Co udało mi się zużyć w ostatnim czasie. Wydaje mi się, że to jest wszystko, że o niczym nie zapomniałam. Także zacznę może od pielęgnacji. Pierwsza rzecz to jest maseczka firmy Benton i to jest Snail Bee High Content Mask Pack. Bardzo fajna maska. Po pierwsze, bardzo dobrze się trzyma. Jakoś ostatnio przekonałam się w ogóle do takich masek w płacie. No w tej płachcie. I bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Jakby po pierwsze to, że trafiłam na takie, które nie zjeżdżają mi z twarzy, czyli ja spokojnie mogę nie tylko, wiecie, leżeć i nic nie robić, tylko mogę sobie spokojnie, nie wiem, chodzić po domu, mogę sprzątać, mogę cokolwiek, mogę coś oglądać i nie zjeżdża mi ta maska po prostu z twarzy, także ta również właśnie taka była. Bardzo fajnie nawilża, bardzo fajna konsystencja, taka bardzo przyjemna. Po zdjęciu tej maski czuję, że ta skóra jest taka właśnie fajnie odświeżona, ale taka ładnie napięta i też bardzo ładnie nawilżona. Także no muszę przyznać, że ostatnio polubiłam te maseczki, ta z Mentona bardzo fajna. I kolejna rzecz z pielęgnacji to jest peeling. Peeling z Taupy Dermoface Sebio, to jest peeling 3 enzymy i słuchajcie, w końcu udało mi się zużyć ten peeling i bardzo się cieszę. Ja miałam z nim taką historię, wiecie, trochę love-hate relationship, dlatego że ja nie do końca rozumiałam, skąd te zachwyty na punkcie tego peelingu, ja nie wiem, może dlatego, że to był jeden z pierwszych peelingów takich enzymatycznych, który po prostu nakładamy na twarz, potem zmywamy i ta skóra jest gładka, milsza i ogólnie jakaś taka, wiecie, ładniejsza, głęboko, intensywnie złuszcza, głęboko oczyszcza, eliminuje nawracanie niedoskonałości i zmniejsza ilość zaskórników. Ja nie zauważyłam w ogóle takiego efektu, powiem Wam szczerze, i mam wrażenie też, że jeżeli chodzi o złuszczanie, to inne moje produkty dają mi lepsze rezultaty niż ten właśnie peeling. Także dla mnie nie do końca, na pewno do niego nie wrócę, do tego ma taką dziwną formułę właśnie, czy te składniki trochę nie tyle podrażniają moją skórę, o ile kiedy go nakładam, to czuję delikatne szczypanie, które potem mija. Ale na początku czuję właśnie takie szczypanie. Może to jest właśnie kwestia tego, że tutaj jest papaina. Także może stąd moje takie wrażenie. Natomiast cieszę się, że się skończył. W końcu po długim czasie, kiedy go miałam, fajnie, mogę w końcu się go pozbyć. I słuchajcie, no, przejdziemy teraz do makijażu i pierwsza rzecz, która jest taka częściowo do makijażu, w ogóle wyszło słońce. A, słuchajcie, ale piękna pogoda, jest słońce, a jest mega niebieskie, granatowe niebo. Także ładnie to wygląda. Co Wam chciałam powiedzieć, bo często pytacie, jak mam jakąś czerwoną pomadkę na ustach. Jest takie wtrącenie, to jest pomadka dzisiaj L'Oreal Color Rich Matte w kolorze 330. Nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, ale tak właśnie się prezentuje i to mam właśnie dzisiaj na ustach. Dobra, przechodzimy do mgiełki, którą również udało mi się zużyć. To jest MAC Fix Plus Prep and Prime. Generalnie fajna mgiełka, chociaż ja po nie bardzo rzadko sięgam. Jakby, no rzadko po nie sięgam. Albo zapominam, albo mi się nie chce, albo na tyle jestem zadowolona z swoich kosmetyków i na tyle ich pewna, że wiem, co robią i wiem, czego się mogę spodziewać i dlatego właśnie nie używam żadnych mgiełek ani no, mgiełek takich utrwalających. Bo moje kosmetyki w zupełności mi wystarczają. Co prawda, wiecie, te mgiełki nie zmieniają jakoś wyglądu na przykład tego makijażu, więc w sumie nie wiem, dlaczego tak się wzbrania, mogłabym używać częściej. Jeżeli chodzi o tę mgiełkę, jest przyjemna, jest fajna, nie ma jakoś tak zapachu, nie jest drażniąca. Natomiast ta pompka, która jest w tym opakowaniu, nie jest zbyt fajna, bo ona, jakby dwa produkty pozostałe, które mam, czyli z firmy Glam Glow i Golden Rose, mają o wiele fajniejsze atomizery, które naprawdę rozpylają ten produkt jako mgiełkę. Tutaj zdarzyło się, że to był takie krople wody, o, nie tyle strumień, co właśnie takie krople wody, czy tej mgiełki właśnie i to było takie odczuwalne, ale też trochę widoczne na twarzy. Zanim wyschło oczywiście, bo jak wyschnie, no to już wszystko wygląda ładnie. Także myślałam, żeby to opakowanie sobie zostawić i tutaj ewentualnie przelać inny produkt. Dałoby się, ale nie wiem, czy ze względu na tę pompkę to mi się opłaca, dlatego, że tak jak mówię, no tamte pozostałe dwa mają o wiele lepsze atomizery i o wiele lepiej się sprawdzają. Ale fajnie, bo w końcu zużyłam, miałam ten produkt też długo, także jedna mgiełka zawsze mniej. Kolejny produkt to jest korektor Dr. Jart Their Makeup Soft Liquid Concealer 01 Light. I to jest korektor, w którym ja wyjęłam stoper nawet, żeby po prostu tutaj wszystko dokładnie wygrzebać. Udało mi się wszystko wygrzebać. Fajny korektor, przyjemny, o mega mocnym kryciu mam wrażenie, ale przy tym taki
niewysuszający, nieobciążający skóry pod oczami, także wyglądał naprawdę fajnie. Ten kolor wydawałoby się też, że 01, taki dosyć ciemny, ale ładnie wtapiał się w cały makijaż, wyglądał fajnie. Natomiast też cieszę się, że się skończył, mam inne korektory, które wolę raczej używać, także w sumie to się cieszę. Był ok, naprawdę go lubiłam, lubiłam po niego sięgać, ale też jak, wiecie, jak w końcu na przykład sięgacie po jeden produkt, znaczy ja nie wiem, ile wy macie produktów, tak? Ja, jak wiecie, mam ich trochę. Więc mi się zdarzało naprawdę codziennie sięgać po coś innego. I na przykład, wiecie, użyłam jednego korektora i potem ponownie użyłam go, nie wiem, za tydzień na przykład, tak? Bo miałam jakieś inne. Więc nie do końca można sobie wtedy wyrobić zdanie. Natomiast jeżeli ja wkładam sobie jakiś produkt właśnie do jakiegoś projektu, ja wtedy sięgam po te produkty częściej. I wtedy mam okazję wyrobić sobie po prostu konkretną opinię. I po takich, wiecie, kilku miesiącach regularnego używania tego korektora lubiłam go, ale już cieszę się, że się skończył i teraz mam ochotę sięgać po inne, jakieś takie trochę lżejsze może, trochę inne konsystencje, ale tak jak mówię, on był ok, ja go bardzo lubiłam, był swego czasu moim ulubieńcem nawet, ale fajnie, cieszę się, że się skończył po prostu. I ostatnia rzecz, słuchajcie, cieszę się, dlatego że jest to rzecz, która zajmuje dużo miejsca. A nie jest do końca dla mnie już tak praktyczna, jak była kiedyś. Jest to paletka Too Faced Boudoirize i zużyłam tutaj ten ostatni cień, który mi został, ten taki największy. Reszty nie będę używać, bo dla mnie ta paletka w tym momencie nie jest kompletna i dla mnie bez sensu jest ją trzymać ze względu na, nie wiem, jeden czy dwa kolory, których i tak bardzo rzadko używam, no bo one są takie trochę nijakie. One się fajnie spisywały, jak wiecie, były tutaj te jasne kolory, był tutaj jeden taki beż, taki podstawowy kolor, to był taki piękny rose gold, taki różowo właśnie mieniący się na złoty, przepiękny, idealny kolor. Genialny. Pamiętam, że wiele razy też pytaliście mnie, co mam na powiekach, jak miałam właśnie ten kolor. No, jest wyjątkowy, tyle tylko, że się skończył, paletka nie jest do dostania, już jest wycofana, więc nie ma gdzie kupić. I to był taki, taki troszkę ciemniejszy, beżowy, rozświetlający kolor, powiedzmy, z taką delikatną poświatą po prostu. Nie był jakoś bardzo rozświetlający, nie miał drobinek, ale był delikatny, taki satynowo rozświetlający, powiedzmy. No i ta paletka w tym momencie, tak jak mówię, ma ciemne kolory, które są fioletowe, szare i czarne, czarny z drobinkami brokatu, więc nie wiem, nie będę tego używać po prostu. No i tutaj takie nijakie trochę te cienie, więc cieszę się, bo paletka zajmuje dużo miejsca po prostu i w tym momencie nie jest dla mnie praktyczna, ale zużyłam, udało mi się w zeszłym roku, ona była chyba w projekcie 20 na 2020, tak mi się wydaje, w końcu udało mi się ją zużyć, także jakiś sukces jest, jestem bardzo zadowolona. I słuchajcie, teraz to wszystko, co udało mi się zużyć, także teraz przejdziemy do rzeczy, które zostały. I zacznę, no może od makijażu, tak? Co my tutaj mamy? Konturówka z Sephory, no już po prostu została taka resztka. No taka resztka, że już wstyd, że ja jej jeszcze nie zużyłam, że nie sięgnęłam po nią po prostu dla świętego spokoju. No ale jeszcze jest, słuchajcie, jeszcze trzyma się. Dobrze. Błyszczyk Idun, który tak jak widzicie tutaj, mam nadzieję, że widzicie, już jest spore zużycie. Ja go staram się używać naprawdę w miarę często, jak na przykład jestem w domu, chcę nawilżyć swoje usta, albo chcę po prostu, żeby miał taki wygląd po prostu jak po błyszczyku, bo on jest taki fajnie nawilżający, ale też daje ładny kolor, wyrównuje kolory tłust. To go właśnie używam i już to zużycie tutaj widać, że jest takie konkretne. Mam wrażenie, że o, nie, naprawdę, tego produktu bardzo mało już tutaj zostało. Także w sumie jeszcze pewnie, no, kilkanaście razy się skończy, także w sumie to super, no bo udaje mi się coś używać bardzo regularnie i w końcu zużywać te produkty. Tutaj mam Fenty Beauty, to jest ten stick w kolorze Amber i słuchajcie, ja go tak lubię, że z jednej strony chcę go zużyć, a z drugiej strony tak, nie sięgam po niego codziennie, bo jest to dla mnie ogromna przyjemność i to jest naprawdę fajny produkt. I będzie mi go brakowało na pewno. O, to już jest wszystko, to już nie da się go bardziej wycić, już nie da się go wykręcić, także tyle, tyle go jest, już taka reszteczka. Niedługo to się wyrówna po prostu do tego poziomu plastiku, więc albo pędzelkiem będę musiała wygrzebywać, albo już koniec. Natomiast fajny, bardzo mi się podoba opakowanie, jest takie fajne, kształtne, nie jest zbyt ciężkie, ale też nie jest jakieś takie bardzo lekkie, nie jest tandetne. Wytrzymało, ile ja go mam, 2 lata? I naprawdę spisuje się bardzo fajnie, przepiękny kolor, przepięknie się rozciera. Uwielbiam ten produkt i serio myślę, jak mi się skończy, nie chciałabym żadnego innego kremowego produktu prócz tego właśnie. No, chociaż wiem, że są w takich kasetkach jakby, tak? Te, które, znaczy w sensie taki bronzer i pudrowy i właśnie są też takie kremowe bronzery właśnie w takim opakowaniu jak od pudru, więc może by taki wypróbować ewentualnie. No ale ten był fajny, wygodny w tym sticku, także no naprawdę bardzo lubię, ale jeszcze mam, także jeszcze się nim cieszę.
no produkt, którego ostatnio chyba w ogóle nie użyłam ani razu, Annabelle Minerals, podkład taki mineralny. Bardzo fajnie, no ale no nie sięgałam po niego ostatnio, bo sięgam po prostu po inne rzeczy. Chcę też je zużyć, żeby potem sięgać po coś innego, no i tak właśnie to wygląda. Aha, i ostatnia rzecz z kosmetyków, jaką tutaj mam, to jest paletka ze Smashboxa, w której w zasadzie zużyłam już bronzer i został mi już w tym momencie tylko ten puder. Puder rozświetlający, także tak jak widzicie, tyle go tutaj jest. I myślę, że niedługo, chociaż to jest bardzo wydajny puder i bardzo, mimo tego, że często go używam, to mało się go zużywa, ale no, z czasem tej paletki też się pozbędę, bo po prostu też zajmuje dużo miejsca, była genialna. Ja Wam ją już kilka lat pokazuję, dlatego że tutaj też i trafiały kosmetyki, które sobie przełożyłam z innego opakowania i sobie tam jakieś zrobiłam, więc ta paletka ciągle jakby u mnie jest, jest bardzo praktyczna, ale tych kosmetyków mniej praktycznych już jest coraz mniej, więc trzeba się jej w końcu pozbyć. Dobra. To teraz, jeśli chodzi o pielęgnację, pokażę coś, co ma najgorsze opakowanie ever, bo to wiecie, stoi pod prysznicem i ten, także szybko przez to przejdziemy. To jest peeling Fresh and Natural, cukrowy peeling do ciała, zielona herbata. Jest bardzo dobry, chociaż jest bardzo ostry, ale dobrze peelinguje i pozostawia też taką oleistą warstwę na skórze, także nie trzeba się później balsamować, ale generalnie peeling bardzo, bardzo dobry. Tu mam tonik, jeden z ziaj, no i słuchajcie, patrzcie, taka resztka, także z takich produktów jestem mega zadowolona i bardzo dumna, bo zaczynam używać ich regularnie. To był, ja nie wiem, ono mnie tak po prostu stało. Kiedyś go kupiłam, bo miał pompkę. Ja nie lubię produktów takim jakby w atomizerze, jak się okazało, bo one się u mnie do końca nie sprawdzają, bo ja po nie bardzo rzadko sięgam i nie jest to dla mnie praktyczne. Ja wolę coś sobie wylać na dłoń albo na przykład na wacik i przetrzeć twarz. Jak zaczęłam go tak stosować, to się nagle okazało, że można i że jest bardzo fajnym tonikiem, także właśnie używam go też regularnie, widzicie, no została resztka. Także cieszę się, bo tak jak mówię, to był produkt, który tak u mnie leżał. Gdybym po niego teraz nie sięgnęła, pewnie nie sięgnęłabym po niego nigdy. Także też smutna prawda. No ale w końcu kupiłam go, to też go zużyję. To jest Aromatica, to jest taki tonik różany, już się to teraz zmieszał. I też widzicie, to zużycie jest spore, bo ja zaczynałam chyba od takiego poziomu mniej więcej, pełen produkt praktycznie. On jest bardzo wydajny i to jest taki tonik troszeczkę nawilżający. Ja Wam powtarzam, on moim zdaniem spisze się bardzo dobrze do skóry suchej, dlatego że on fajnie nawilża. On trochę działa jak esencja też, że przecieramy sobie twarz i on momentalnie ją koi, ale też daje delikatne nawilżenie i pozostawia taką warstwę produktu na skórze. To nie jest taka, wiecie, tłusta warstwa, to nie jest nic ciężkiego, natomiast czuć, że nasza skóra jest taka otulona. Więc jeżeli macie problem właśnie z jakimś podrażnieniem, z przesuszeniem, odwodnieniem skóry, to myślę, że ten produkt, ten tonik właśnie pomoże Wam w uzyskaniu takiego komfortu na skórze po prostu. Także mi jeszcze zostało go tyle. I też regularnie bardzo go używam. Co my tutaj jeszcze mamy? O, wiele rzeczy, w sumie tak. To jest Cicaper Dr. Jart i to jest taki krem z filtrem właśnie. Tu jest filtr 30. On jest delikatnie taki zielony, wiecie, wyrównuje kolory skóry i widzicie, już tutaj jest denko, także zostało mi tego produktu niewiele. Używam go regularnie, także też jestem zadowolona, bo będę mogła po prostu sięgnąć po inne. Przetestowałam sobie ten, także ten krem. No tu jest coś, po co ostatnio sięgałam w sumie rzadko. Jakoś trochę o tym zapominam, może dlatego. To jest Vichy Lift Active Hyaluron Mask. Taka maska nawilżająca, bardzo przyjemna. To jest też taka szybka maska, więc nie trzeba w niej chodzić nie wiadomo ile. Taka właśnie żelowa, że tutaj możemy się zaraz wylać z tego opakowania. Troszeczkę jej zużyłam, natomiast wiecie, ona też jest wydajna przez tę swoją konsystencję. Też nie nakładamy jakoś bardzo dużo, ale fajnie nawilża, daje też takie ukojenie. Także też jest przyjemną maseczką. Natomiast tak jak mówię, trochę o niej zapominam, także muszę sobie gdzieś tam ją postawić, najlepiej, żeby pamiętać. I ostatnia rzecz to jest ten olejek z nasion malin, który właśnie bardzo regularnie również zaczęłam w końcu znowu używać, na zmianę w zasadzie z produktami z retinolem i mam go tyle. Także jak ostatnio po niego sięgnęłam w okolicach chyba no, nowego roku, bo jakoś tak miałam z nim przerwę, zaczęłam stosować inne produkty i teraz ostatnio właśnie do niego wróciłam, to jakoś tak było go chyba tak troszkę mniej niż pół opakowania, a teraz widzę, że naprawdę, naprawdę zawzięłam się i regularnie po prostu go używam. To nie jest tak, że na siłę go zużywam, dlatego że wiecie, olejku takiego też nie nałożycie na twarz nie wiadomo ile po prostu, bo on jest tłusty i on się przepięknie rozprowadza, więc jedna pompka w zupełności wystarcza, wiecie, na nałożenie po prostu na całą twarz. Ale przez to, że używam go regularnie, bardzo dobrze się u mnie spisuje, to też widzę to zużycie, także jestem zadowolona. I słuchajcie, nie będę dokładała w tym momencie żadnych innych produktów. Po pierwsze, nie wiem co i chciałabym skupić się na tym, żeby zużywać te, które mam w tym momencie, i może coś mi przyjdzie do głowy, bo tak jak Wam powiedziałam, teraz naprawdę cieszę się, bo widzę efekty jakby w zużywaniu tych kosmetyków.
A też zastanawiam się trochę nad zmianą pielęgnacji, więc myślę, co mogłabym ewentualnie wprowadzić do niej, więc to akurat jest ten moment, kiedy ja będę sobie sukcesywnie zużywała te produkty i zastanowię się po prostu, co dalej włączyć do tego projektu. Jeszcze chwilę mi to zajmie na pewno. Także zobaczymy, może coś się pojawi po prostu przy następnym update'cie, ale mimo wszystko jestem zadowolona, bo widzę tutaj jednak progres, także i sukces też jakiś jest, i zużyłam trochę kosmetyków, także, także ogólnie jestem zadowolona. No i tak jak mówię, przede wszystkim widzę po prostu, widzę ten efekt, a też wiem przez to, że nagrywam na przykład filmy w takich odstępach czasu, to też wiem, ile mniej więcej zajmuje mi czasu zużycie danego kosmetyku. Bo tak to sama taka świadomość, że wiecie, coś używacie, a potem nagle to zużyjecie, to czasami nie ma takiej świadomości faktycznie, ile to trwało. To nam się może wydawać, a jakby... Już się przekonałam nieraz, że nasza głowa czasami, wiecie, płata nam figle i to, co nam się wydaje, to nie do końca jest jakby stanem faktycznym. Także... Tak, ja jestem naprawdę zadowolona, także zobaczymy się w następnym update'cie i zobaczymy, co wtedy uda mi się zużyć, co wtedy wprowadzimy nowego, jak to będzie wyglądało, także póki co dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie znać, jak tam Wasz projekt zero, czy zużywacie faktycznie te resztki produktów właśnie, które tam gdzieś Wam leżą, nie bójcie się ich zużywać, nie trzymajcie ich na specjalne okazje, tak jak ja to robiłam do tej pory, także no, życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam miłego dnia, widzimy się w następnym filmie, także do zobaczenia, pa!